Siema widzu, dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj nie będzie wariatkowa, dzisiaj robimy jeden dzień przerwy. Dzisiaj odcinek z Robloxa. Miał ten odcinek lecieć na mój drugi kanał, Szczypson Plus, ale akurat po prostu wyjeżdżam teraz, no za chwilę dosłownie i po prostu nie miałem czasu, żeby nagrać dla was kolejnego filmu z wariatkowa, więc po prostu nagrałem Robloxa, zrobiliśmy dzisiaj opening, więc zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to są takie na Szczypson Plusie, tam zapraszam, a jutro widzimy się normalnie na wariatkowie, pozdro. Siema do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie w Robloxie. Dzisiaj będziemy robić ostatni opening dotyczący właśnie tego halloweenowego eventu, który mamy. Jak widzicie, udało mi się uzbierać 15 milionów tych cuksów, dzięki czemu będziemy mogli otworzyć naprawdę sporo tych jajek i może akurat będziemy mieli taki, wiecie, minimalne szczęście, uda nam się dropnąć klucz papki kata. Oczywiście wątpię, ale zawsze tam jakiś minimalny procent szans na to jest. Jest no dzisiaj bzyku. Gdzieś tutaj... Jestem tutaj, latam sobie tutaj, więc uwaga, za 5 godzin mamy nowy update, więc znikną nam wszystkie cuksy, więc trzeba się ich dosłownie wszystkich pozbyć. Więc słuchaj, ja lecę tutaj oczywiście do tej rakiety na ten halloweenowy event i otwieram te wszystkie jajka za te cuksy, żeby po prostu, no, wydać to wszystko i może akurat dropniemy coś bardzo fajnego. Ja mam nadzieję, że to będzie ten opening, który dużo zmieni w moim życiu tutaj Robloxowym, więc uwaga, no, otwieramy, no. Aha, bo mnie to nie było, okej, okay, idę do ciebie. Idziesz do mnie? Dobra, uwaga, no to tak, uwaga, otwieram. Pierwsze, co wypadnie, to uwaga i... Iść. Vampir Bat, kurde, niedobrze. To są taki, no, najgorsze, co może nam dropnąć chyba z tego. Dobra, tutaj kolejny Vampir Bat, okej, okay, dobra. Ale czekaj, tu można w ogóle kupić jakieś chyba w ogóle boosty do tego, nie? Tylko to jest za Roblox. Nie, to nie tutaj się kupuje, gdzie to się kupuje? Tu się chyba kupuje, nie. Gdzieś się kupowało nie, boosta. Nie, nie są boosty. Tutaj się kupowało. A nie, boosta, to chyba ja wiem, o co ci chodzi. To no. Musisz zrobić coś takiego, że ustawić tam gdzieś w tym sklepie takim. Wiem, o co ci chodzi, no. No. Ale też, dobra, to nieważne. Wiem gdzie. Patrz, jak klikniesz tak, na dole masz tego pety, tam jakbyś chciał pety otworzyć. No. Potem klikasz, masz taką gwiazdeczkę, Exclusive Shop. Okej, widzę, tam zlatuj, tak na prawie na samym dole masz tam widzę. Super Lucky chyba, nie? A, i to jest za Robuxy, nie? Tutaj. Te mikstury, tak, one są za Robuxy, ale tam chyba parę masz za darmo dostałeś. Tak, mam już 17, już 15, dobra, widzę. Tam chyba Lucky Potion to ci dobra, no to tu jest tak, to jest Triple Coins, to nie. Czyli jest Lucky, Ultra Lucky i Super Lucky jest tutaj do wykorzystania. No to ja wykorzystuję właśnie... po jednej, nie? No bo chyba to nie ma znaczenia, czy ja więcej tego wykorzystam. Nie wiem, jak to działa. Dobra, wykorzystałem, trudno, lecimy. Lecimy. Co nam tutaj dropnie? Uwaga, kolejny. I... Okej, The Grim Reaper. Okej, w końcu coś dobrego mi dropło. Wow. Dobra, kolejny, uwaga. Vampir Bat, no niestety. Nie, kolejny, nie, uwaga. Uwaga, kolejne i... Vampir Bat, no i kurczę, skończyło się szczęście, coś tak czuję. O nie. Chyba koniec. Nie, koniec szczęścia, no i znowu Vampir Bat, no nie wytrzymam. Proszę, dajcie coś porządnego, jakiś tam... Chuj, Vampir Bat. Kurde, Vampir Bat. Tak, już no. Vampir Bat. Chciałbym, jasne, żebym chciał, kto by nie chciał. No i znowu, nie, no sami Vampir Baty mi dropią. Co to ma być? Ale nie wiem, może trzeba więcej tego nie, no kurde, kupuję chyba więcej tego boosta, no tak nie może być. Czy to jakby to ma jakieś znaczenie? Nie, bo to jest na czas, to nie ma mocy jakby. To nie jest tak, że jak to wezmę czas, dwa, to... Na czas, to nie jest, się nie opłaca kupować tego więcej. Dobra, kupuję, to otwieramy dalej. Uwaga, kolejne i... Vampir Bat ponownie. No kurczę, niedobrze. Uwaga, kolejny, no i znowu Vampir Bat. No nie, no, stary, już wydałem połowę mojej kasy i dropło mi tylko, czekaj, z takich fajniejszych rzeczy, co mi tutaj dropło, to dropnął mi, no ten The Grim Reaper mi dropnął tylko, to jest spoko. Za ile on jest? 781 milionów on jest, więc on jest całkiem spoko, bo on jest aktualnie na moim trzecim miejscu, jeśli chodzi o moje pety. Więc fajnie, bo dropło mi coś, co faktycznie będę mógł poużywać. Dobra, proszę, kolejny coś fajnego, uwaga. Vampir Bat kolejny, ileż można tych Vampir Batów otwierać? Dobra, kolejny, otwieramy i... Okej! Okay! Yo, werewolf! Dobra, uwaga, werewolf, to czekaj, jak to wygląda? On jest teraz aktualnie na pozycji... dobra, ale mam trzy takie, więc mogę je połączyć, może coś fajnego z nich wyjść, dobra. Uwaga, kolejnego otwieram i... Uwaga! No i Vampir Bat oczywiście, czyli tradycyjnie mocno średnia sprawa. Dobra, kolejne otwieram i... Znowu Vampir Bacik, no. Dobra, kolejne. Nie zatrzymujemy się, bo Vampir Bat nie może... No, znowu Vampir Bat, no nie wytrzymam. Dobra, zostało mi ostatnie kilka do otworzenia. Już więcej nie... Dobra, kolejny Vampir Bacik. No, niedobrze. Dobra, kolejny, uwaga i... O, The Grim Reaper kolejny, dobra, super. Dobra, zostały mi stare do otworzenia dwa ostatnie. Uwaga, otwieramy dwa.
przedostatni i... Akurat Grimmie Vampir Bat. Vampir Bat, no, no niestety. Panie. I uwaga, ostatni. Proszę. Dobra, Werewolf. Dobra, kolejny Werewolf. Okay, dobra, to jest spoko. No i mamy jeszcze 469 tysięcy tych cuksów. Ale dobra, zobaczmy teraz, co my tutaj mamy w tych. Mamy sporo tych Vampir Batów i będzie można je połączyć w coś fajnego, myślę. No i mam... No i fajnie, te Grim Reapery dwa wlazły do mnie na trzecią i czwartą pozycję w najlepszych petach, więc myślę, że całkiem spoko. No tak. Tobie się wydaje, że jak ja mam na pierwszym miejscu Vampir Bata, który ma 1,6 biliona, to się opłaca łączyć właśnie z tymi Vampir Batami? Oj, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie? Bo nie wiem, jak to działa, ale mam takie przeczucie, że działa to trochę na zasadzie, że jak łączysz je wszystkie, to one mają jakąś sumę i jakąś średnią się z tego wyciąga, czy coś takiego. Nie wiem, jak to tam wygląda. Oj, nie czy nie wiesz, no nie wiem w sumie, dobra, nieważne. Wiesz co, ja bym chciał teraz pójść na to, o, ktoś się chce ze mną wymienić, dobra, uwaga, proszę, czy coś ciekawego jest mi w stanie do zaoferowania tutaj, chce mi zaoferować ziemeczek? No chyba niespecjalnie, się. Dobra, więc no niestety. Nie za bardzo. Dobra, ja lecę w takim razie z powrotem, lecimy na upgradera, w sensie tam te nałączenia, te, jak to się nazywa, te fuse, coś tam było. Dobra, i możemy tak na fusingi lecimy, połączyć te wszystkie pety i zobaczymy, co nam takiego fajnego dropnie, może one się połączą w coś fajnego, może wyjdziemy na jakiś plus. No, niestety ten event idzie już jakby, że tak powiem, ono się kończy, ale cóż, zawsze coś, można było tutaj coś porobić. No i teraz tak, po ile się jakby opłaca łączyć, po 3 czy po więcej? Nie wiem za bardzo. Myślę, ciężko mi powiedzieć w sumie, ale ja bym powiedział, że się opłaca łączyć no jak najwięcej, im więcej tym lepiej. I na jednym łączeniu im więcej, tam? Tak. A mniej tak, wtedy tak, diaksów też na to wydajesz, no ale dobra, najwyżej stracę, najwyżej się czego... A, nie mogę już więcej niż tyle, ile zrobiłem. Więc uwaga, łączymy, co wyjdzie ciekawego? Uwaga! Blu-ray Axelot mam! 1,9B! O kurde, dobra, to się opłacało mega. Dobra, robimy kolejne tu i uwaga, łączymy to i co wyjdzie? Uwaga! I wyszedł, nie wiem co wyszło, nawet nie zwróciłem uwagi, nie wiem co mi teraz dało. Ale dobra, łączymy teraz te werewolfy. Myślę, że je może nam fajnie tutaj połączyć, coś fajnego i uwaga, połączyło mi to w... I... Nie wiem, co mi to połączyło, szczerze mówiąc. Jak nie możesz wiedzieć? Przecież widać, chyba widzisz, który... No właśnie nie wiem, co jest nowe, ja się gubię w tym. Ale dobra, czekaj, mam jeszcze do połączenia, no mogę tu połączyć, ale boję się, że to zepsuję, jak to tak połączę. No i The Grim Reaperów mam tylko 2, kurczę, jak byłby jeszcze jeden, to bym mógł je połączyć też w jedno. No, ale mogę to połączyć z The Blu-ray, ten Dominus, kurczę. To jest ryzyko łączyć to chyba wszystko razem. No ale dobra, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. O nie, jeszcze co, to się źle skończy, coś czuję. Mówisz, że się źle skończy? Ale trzeba to zrobić, no trudno. No dobra, trudno, teraz się żyje, najwyżej stracę wszystko. Lecimy! Uwaga, ojej, chyba wyszedłem na minus. No, chyba wyszedłem na minus, tak mi się... O, nie. Chociaż nie, Blu-ray Agony mam teraz na 1,87B, ten pierwszy mi wyszedł. Nie, to dobrze mi wyszło. Okej, okay. To fajnie, to czekaj, to ja robię ostatnie ryzykowne podejście, łączymy to i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Uwaga, proszę, żeby wyszło na plus, tu chyba nie wyszło na plus. No, chyba to straciłem. Dobra, no nieważne. Ja się za bardzo nie znam na tych łączeniach, szczerze mówiąc, tych wszystkich rzeczy. I dla mnie to jest takie troszkę niezrozumiałe. No, ale mam teraz takie pety, jakie ze mną latają. No, to wydaje mi się, że nic tutaj, że tak powiem... No, mocne. No, chyba niespecjalnie. To jest mocne? No, nie wiem. Wyglądają na mocne, patrz, takie kolorowe. No niby tak, ale kurczę, no ten złoty wygląda mocno, nie? To on jest tutaj jakby ten, no ja muszę iść to przetestować na coś otworzyć, coś tutaj zobaczyć, jak to, że tak powiem, speedrunuje. Myślę, że najlepiej będzie na tych niebiańskich skrzynkach sprawdzić, jak to tam wygląda. Ta największa, zobaczymy tam jak tam, tak, to, ja ty najgorszy, a bo ty masz teleporta, dobra, no ja polecę sobie tą deską, bo to dla mnie jest chwila, moment tą deską tam być, a teleport kosztuje chyba, nie? Co on kosztuje, ile kosztuje teleport? On kosztuje diamenty, mój drogi. A, jajaj. Oj, ale sobie chyba na skrzynkach nie pofarmisz, bo tutaj mamy już ludzi. No dobra, trudno, idę zobaczyć po prostu, jak to szybko, że tak powiem, farmi, nie? Tylko to mnie interesuje tak naprawdę, chcę zobaczyć, co tam wyszło. No, powiem tak, jak miałbym ocenić opening, mogłem sobie ten ostatni ruch darować. O, tu jest pumpkin ten. Dobra, jak to szybko leci? No w miarę. To by się przydało zebrać tego pumpkina zaraz, bo... Ej, w sumie to nawet chyba dosyć szybciej to leci. Gdzie on jest? Gdzie jest ten pumpkin? Tutaj jak wchodzisz sobie przed tymi portalami jest.
przed tymi portalami, więc tu możesz podejść, pomóc mi to rozwalać i w ten sposób sobie wydropimy coś ciekawego, myślę. Albo możesz go bić, a ja chwilowo pójdę jeszcze zobaczyć na tą dużą skrzynkę, jak z nią tam szybko leci sytuacja. Przechodzę tu i lecimy na dużą skrzynkę. Czy tutaj ktoś dropi na tej dużej skrzynce coś? Nikogo tu nie ma, człowieku. Leci. Ja nie mogę przerwać tam tych petów, bo one mi tam kopią, co? Czekaj, ja sobie ściągnę. Teraz ich nie ma. Teraz, bo je ściągnąłem z siebie i na nowo dałem. Dobra, uwaga, tu. I jak to wygląda? Nie no, stary, to w miarę nawet chyba w miarę szybko kopię tutaj, tak mi się wydaje. Za słowa mówisz. No, nawet, no w sensie szybciej na pewno niż było, więc na pewno wyszedłem na plus w tym, w tych openingach i tak dalej. No ja myślę, że jeszcze pozbieram te cuksy, póki jest ten event, coś tutaj po dropie i może coś tutaj się uda zdobyć jeszcze fajnego. Byłoby w sumie bardzo miło. No i będziemy mieli może coś na ten. No chodź tutaj szybko, bo już tutaj ktoś inny niszczy się zabiera. Tak, dobra, to już tam lecę, już tam lecę. Ściągam te pety z siebie. Czekaj, tutaj jest to przejście. Idę tam. Uwaga, tu jestem. Dobra, no więc otwieramy tego, jak to się nazywa? Tego pumpkina, bo z niego dużo cuksów leci, więc to warto jest go chyba rozwalać. On, no za niedługo się rozwali, no ale dobra. W każdym razie, na dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Czy jutro, nie wiem, zobaczymy, czy jutro będzie odcinek z tutaj właśnie z, jak to się nazywa, z... Z Robloxa właśnie, z Pet Simulatora, czy czegokolwiek innego, to się zobaczy. W każdym razie na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.